definicję stresu, że stres powstaje wtedy, gdy sytuacja wymaga większych zasobów niż je masz. Rozumiecie? Jak musisz popłacić rachunki, jeszcze może wczesne dla dzieci w szkole, i wychodzi tego na przykład 4000, a ty masz dochodu 3000, to te niedobory stwarzają stres. Bo gdybyś miał 5000, ale niedobory w zasobach. I tak na przykład, jeżeli jesteś bokserem i jakąś walkę wschodnią umiesz, no jesteś mistrzem i idziesz sobie ulicą i jakiś dwóch czy trzech idzie naprzeciwko ciebie całą szerokością ulicy, to jak jesteś takim mistrzem, to możesz sobie ze śmiechem iść i powiedzieć, za chwileczkę ich tam poprzetrąca. Ale wiesz, ja nie umiem w ogóle walczyć. Więc jakbym zobaczył takich trzech, no to raczej bym się posiłkował swoją psychologią. Szukałbym tam zasobu. Proszę Państwa, niektórzy mają szybkie nogi. Jak wyskoczy jakiś piesek, to on, szybciej od niego będę uciekał. Ale niektórzy nie mają takiego talentu w nogach. Zawsze jak masz niedobory, czy siły, czy intelektu, czy sprytu, czy pieniędzy, czy w znajomościach jakieś, no akurat niedobory w danej dziedzinie, jak ludzie zaczynają chorować, to pytają się, no a masz znajomego lekarza, masz takie zasoby? Jedni mówią, mam, się lepiej czują, a ktoś mówi, w ogóle nikogo nie znam. To znaczy, że te zasoby są małe. Zawsze jak są zasoby mniejsze w stosunku do potrzeb, powstaje zjawisko stresu. I to jest dość dobra definicja, wydaje mi się. Ale proszę Państwa, gdy już tak troszeczkę o stresie powiedziałem, to chciałbym Wam też przedstawić pewną zasadę, która jest prawem psychologii. Psychologia nie ma za dużo twierdzeń takich jak fizyka czy matematyka, ale kilka takich dobrych rad, praw ona ma. I chciałbym Wam pokazać jedno z praw. Mam nadzieję, że troszeczkę widać. I ta krzywa przedstawia nasze sprawstwo, nasze wykonawstwo. Jak my reagujemy w sytuacji stresowej. I proszę Państwa, zauważcie tutaj, że zawsze w sytuacji stresowej, gdy ona się tutaj rozpocznie, to spadają możliwości człowieka. Jakiekolwiek. Takie osobiste. Myślę, że na przykład wyskakuje pies, to ktoś mówi, aż zastygłem bez ruchu, serce mi tak waliło, stałem. Mówi, ale jak później wystartowałem, to mówi, najlepszy czas życiowy. No i biegnie, ale ileż może uciekać przed tym psem? Kiedyś i najlepszego biegacza możliwości się kończą. Takiego, no nie wiem, czy najlepszego, ale potocznego. Co to oznacza? Ja odwołuję się do tego pieska i uciekającej osoby, ale to jest najprostszy model. Bo nieraz jest coś takiego. Przychodzi do takiej sprzeczki małżeńskiej, że kładziecie się spać tak pierklem jeden na drugiego, że sobie myślisz, coś z tym muszę zrobić. I moja pierwsza rada, nie spiesz się, prześpij to, bo na początku rodzą się kiepskie pomysły. Daj sobie czas, prześpij to. Niech to wzburzenie, czy też jakaś taka emocja dominująca, czy też takie otępienie umysłu, otępienie na przykład nienawiścią, wściekłością, niech przeminie. Później człowiek zaczyna logicznie myśleć i nawet myśli lepiej niż zazwyczaj. Ja Państwu przedstawię sytuację, którą przeżyłem. Ja mam przekonanie do tego, bo opowiem Wam historię, która może szczególnie dla młodzieży będzie niezwykle
przydatna impresja. Otóż zdawałem maturę. Ale w naszej klasie był chłopak, który był piłkarzem. I to wybitnym piłkarzem. I za nim stał Polski Związek Piłki Nożnej. A za mną to stał nikt. No i siadamy. Rozdali pytania. I ja czytam. Pierwsze pytanie. Nic nie umiem. Drugie pytanie. Nic nie umiem. Trzecie pytanie. Nic nie umiem. Czwarte. Nic nie umiem. Aż mnie oblał. I sobie pamiętam jak dziś, jak myślę sobie tak, nie, po co się uczyłeś? I tak nic nie umiesz. I tak nic nie umiesz. Po co się nie uczyłeś? A tam ten piłkarz sobie przeciągnął się, wstał i wiecie Państwo jeszcze, kto jest tego rocznika, co ja, to jeszcze wtedy na ławkach mogły być ciasteczka, prawda? I były. I ten piłkarz zjadł swoje ciastka i zaczął innym wyjadać ciastka. I zbliża się do mojego, mojej ławeczki i też ma chęć, żeby mi to ciastko wziąć. Nikt nie mógł się ruszać, ale piłkarz w komisjach by nie widziała. Ja mówię, gdzie są? Myślę sobie, dość, że matury, obleję maturę, to jeszcze ciastka zje. I tak spojrzałem na niego, poirytowałem się pod jego adresem i siedzę chwilę i biorę tą kartkę jeszcze raz. I mówię, ty! To pierwsze pytanie nie jest takie złe. Na drugie też bym coś napisał. I proszę Państwa, dlaczego tak było? Bo ten dom. I zawsze, jeżeli ktoś się zaskoczy jakąś informacją, jakimś pytaniem gwałtownym, a nowym dla Ciebie, to takie występuje. I trzeba troszeczkę to przeczekać. Niektórzy zaczynają mówić no nie wiem, czy to jest najlepsze, ale można powiedzieć po prostu muszę to przeanalizować. I daj sobie chociaż w niektórych sytuacjach minutę, 15 sekund, 20 sekund. No jeżeli jest, to zależy od wagi sprawy i rodzaju, ale wiedzcie, że na początku gdy spotkacie się ze sytuacją stresową, przez chwilę gorzej funkcjonujecie. A później możliwości wzrastają niepomiernie i dalej ta historia, to wiele było badań, szczególnie w czasie, kiedy robiono bardzo dobre badania w Związku Radzieckim przy lotach kosmicznych. Bo jak wyszczelili takiego kosmonautę w przestrzeń, to on się zastanawiał. Bo mu mówili, ty, możesz rekord ustanowić. A on mówi, a nie wierzę. Może nie są w stanie mnie ściągnąć z powrotem. A oni mówią, zadecydowaliśmy, że będziesz miesiąc dłużej. A on mówi, to już na pewno nie mogą ściągnąć. I ten stres tam tak narastał, że buzował na całego. A ci ustanawiali rekordy, a ci biedni to ledwo to przeżyli. Stan ważkości jest wybitnie niefizjologiczny. Ale jeszcze jest jedna taka kwestia, gdzie dochodzi do wyczerpania. Pamiętacie, że mieliśmy w Polsce takiego imamy jeszcze? Pana, który dla mnie był idealny. Ciężarowiec, piękny, silny. Jak on podchodził i dźwigał ciężary, to aż cała Polska się cieszyła. I on miał wypadek samochodowy i w wypadku zginęła żona. I córeczka podejrzewa. Jedna czy dwie. Proszę Państwa, gdy człowiek jest w takiej sytuacji, jest kierowcą i giną jego na przykład najbliżsi, on ma poczucie odpowiedzialności, że on to zrobił, to może wystąpić takie załamanie w organizmie, że on może umrzeć
On jest w strasznie niekorzystnej sytuacji. To ten szok pourazowy, ten szok, że zabił bliski. No czy chcący, czy nie chcący, jest zabójcą. Ja raz jechałem na ślub i moje, a mam cztery kobiety. Czy miałem cztery, prawda, czy córki żony. Jak zaczęło się to ubierać, to ja nie mogłem wytrzymać. Bo oni mówią, no tato nas tam dowiezie na czas. Ja sobie pomyślałem, czekajcie, ja was na czas dowiozę. Jak ruszyłem, to tylko żwir poleciał. I 120, 140. A córka mówi, tato, ty nas zabijesz. Tato, ja wysiadam. Nie chcę jechać z tobą. Pomyślałem sobie, wtedy przypomniałem sobie tego sportowca. 100, to pamiętać. Lepiej się spóźnić na ślub 20 minut, niż mieć kolejne trupki przed sobą. Trzeba uważać. Człowiek wtedy jest w takim szoku, że może się wykończyć. Naukowcy badali tak zwane zjawisko śmierci łudu. W krajach takich, w plemionach takich dość prymitywnych, z naszego punktu widzenia, jeżeli człowiek złamał tabu, to starszyzna wydawała na niego wyrok śmierci, ale nie wykonywali wyroku. Tylko on siadał, zaczynał śpiewać pieśń śmierci i w niektórych plemionach tak właśnie ludzie umierali. Że on wiedział, że został odrzucony, poza plemieniem nie ma racji, nie ma szans na życie i umiera. W niektórych plemionach tam rzucali się z palmy, ale odnotowali takie zjawisko, że przy śpiewaniu pieśni śmierci umierał. Więc w szoku. Szok jest strasznie niebezpieczny. Jutro z Państwem przeanalizujemy tabelę, bo dwóch takich psychologów, którzy urangowali zdarzenia w życiu od najbardziej stresotwórczych do najmniej stresotwórczych. I powiedzieli, że jeżeli w ciągu 2 lat nazbierasz coś tam około 215-230 punktów, to choroba jest murowana. Kto nie umie radzić sobie ze stresem, umiera młodo, proszę Państwa. A że, ja przytoczę przykład. W pracy mojej córki jeden jej kolega podchodził i przychodził do szefa co kilka miesięcy i powiedział: szefie, konkurencja daje mi więcej. Mówi, przychodzę do konkurencji, czy zostaje u pana? I od razu mówił, ja mogę pracować, proszę pana. Ja jestem młody. Ja mogę pracować. Ja się chcę dorobić. To są lata, gdzie mogę się dorobić. I pracował i po 12, i po 13, i po 14 godzin. I proszę państwa, wychodził z toalety. Zamykał drzwi, dostał jeden zapał. I umarł. Młody chłopak, 28, 30 lat. Kto nie umie radzić sobie ze stresem, umiera młodo. Dzisiaj chciałbym wam dać takie 3 duże rady. Pierwsza rada to jest taka. Ja usłyszałem ją w czasach jeszcze komunistycznych na krakowskim przedmieściu. Siedziałem razem ze swoim byłym promotorem pracy magisterskiej, gdzie się bardzo polubiliśmy. I przyjechał jakiś polonus, i mówi, że ma jakieś takie no, ciekawe spojrzenie na psychologię społeczną. I my słuchamy, co on mówi, bo w kręgach psychologów w owym czasie się tak nie mówiło. A on mówi tak, czy znacie Nowy Testament? Cisza. A on mówi, w Nowym Testamencie opisana jest taka historia, że jeden człowiek był totalnie sparaliżowany. I 4 jego przyjaciół chwyciło za nosze i przynieśli go do Pana Jezusa po pomoc. I mówi tak, masz 4 takich przyjaciół, którzy by cię do Pana Jezusa na noszach przynieśli? Masz 4 takich przyjaciół? Masz 4 przyjaciół? Ludzie zaczęli nieźle i jedni mówią, mamy. A bardzo dużo ludzi mówi, nie mamy. A on mówi tak, jak nie masz 4 takich przyjaciół,
to znajdź sobie czterech i na razie im ty dzisiaj pomagaj. Żeby jak przyjdzie na ciebie, jak to mówią, kreska na mateska, żeby miał cię kto przynieść do Pana Jezusa. Jaki jest sens w tym stwierdzeniu? Człowiek jest istotą społeczną i normalny człowiek powinien mieć chociaż trzech, czterech bliskich przyjaciół. Nie musicie ręce dźwigać, ale zastanów się, policz sobie na palcach, czy masz cztery osoby, którym możesz ufać i które ci pomogą w trudnej sytuacji. Masz? Pomysł. Jak masz, to jesteś bogaty. Bo teraz nastały takie czasy, że ludzie unikają siebie, nawet chociaż mieszkają naprzeciwko, na klatce schodowej. I znam taką panią Magę, która się szczyciła. Mówi, ja tu nikogo na klatce nie znam. Przychodzi tak, dzień dobry, mówi, a mój stary jak schodzi, to zresztą masło nie może. Bo z każdym do każdego zagaduje, a wita się, a rozmawia o pieskach, kotkach, mówi. Jak sądzicie, która postawa jest ze względu na zdrowie psychiczne bardziej racjonalna? Magdy czy tego jej męża? Męża. Normalny człowiek powinien mieć czterech przyjaciół co najmniej i apeluje. Nie kłóćcie się z rodziną. Ja mam troje rodzeństwa, a ja ich tak kocham, że moja najstarsza siostra, ona coś pracowała w służbie zdrowia, słuchajcie, ze 65 czy 70 lat. To jest niewyobrażalne. Nie, 70 to chyba przesadzam. Ale tak gdzieś 65 to na pewno. Była bardzo lubiana. Jak z nią rozmawiałem, to mi Zdzisław, jak mi brakuje pracy. Ale już po tych piętrach, bo ona była pielęgniarką środowiską położną, a później środowiską pielęgniarką. I ona jest najstarsza, ona mi pierwsza klocki kupiła. Ja ją kocham za te klocki. Ona jest taka mama dla nas wszystkich. Dzwoni, rozmawiamy. Mam brata bardzo kochanego, siostrę, która stosunkowo blisko mieszka. To jest coś fantastycznego, rodzina. Mam ludzi, których kocham, zaprzyjaźniłem się z nimi w ostatnich tam 7-8 latach. I życzę tego Państwu gorąco, bo czy wy wiecie, że człowiek potrzebuje bliskości? Teraz wam udowodnię, że to jest po prostu odruch fizjologiczny. Człowiek potrzebuje bliskości. Urodziły się bliźniaczki 12 tygodni wcześniej. Gdybyśmy mieli internet, to bym wam pokazał, wyświetlił ten obraz. On jest wspaniały. Jedna z tych bliźniaczek, bo to było małe i kruche przecież, czuła się dość dobrze i dobrze sobie radziła, oddychała, serduszko jej biło, a druga bliźniaczka umierała. Gasła ta dziewczynka, gasła i gasła. I gdy doszło do tego, że widać było, że kwestia jest godzin, gdy ona umrze, to zrobiono coś no, nadzwyczajnego. Bo te dziewczynki były osobno w inkubatorach, tak? Dobrze mówię? Czy coś przepraszam? Jedna była osobno i druga, żeby nie doszło do zakażenia tak zwanego krzyżowego, gdyby któraś była chora. Bo to są szczególnie sterylne warunki dla takich wcześniaków zagwarantowanych. Ale jedna rozwijała się, a druga umierała. I w końcu ta pielęgniarka wbrew procedurom chwyciła tą zdrową dziewczynkę i położyła do inkubatora tej umierającej. I wyobraźcie sobie, no to były maleństwa. Nagle ta zdrowsza wyciąga rączkę i kładzie na tą chorą. I widać na monitorach, jakby cud się stał. Zaczyna się oddech poprawiać. Zaczyna akcja serca lepiej się kształtować. Dlatego, że ta
Łapeczka malutka przytuliła tą drugą. Teraz to są panice, mają po 20 już parę lat. Ładne dziewczyny, dwie zdrowe, uśmiechnięte, życzliwe dla siebie. Jedna ocalała dlatego, że poczuła bliskość drugiej osoby. A one szczególnie potrzebowały, bo one w tym łonie matczynym były razem. A ty potrzebujesz takiej bliskości, żeby ciebie ktoś tak przygarnął? A jak przylecą wnuki i takie ci dadzą soczyste buziaki, że aż się obetrzeć musisz, fajne to jest? My potrzebujemy autentycznej bliskości. No ja dam przypadek, opis takiego przypadku troszeczkę trudnego, ale prawdziwy, bo ja tam byłem. Moja mama była w szpitalu, ją odwiedzaliśmy i rozmowę nawiązałem również z osobą, która była drugą na tej sali. I po jakimś czasie, jak przyszliśmy, to moja druga siostra, która też jest pielęgniarką, mówi do mnie: Zdzisław, ta pani umiera. Ja patrzę, ona samotnie umiera. Tak mi się żal zrobiło. Podszedłem i ją tak przytuliłem. Ona tak się wtuliła we mnie. I tak trwaliśmy. No, nie mogłem tam być długo, ale kilkanaście, kilkadziesiąt minut stałem. Nawet gdy umierasz, to pragniesz bliskości. Przez całe życie. Jest to w nas. Jest takie pragnienie. I nie tylko chodzi o kwestie seksualne, chociaż one są bardzo ważne, ale ta bliskość jest inna z dziećmi, z wnukami, ze znajomymi. Ale jak przyjdzie nieraz do jakiejś trudnej chwili i ktoś się tak przygarnie. Nie, chociażby ile człowiek miał lat, a przyjdzie jakaś osoba, cię przytuli, tak fajniutko na serduszku masz. I należy o tym pamiętać i nie skąpić sobie miłości i ciepła i życzliwości i dbać o to, bo są relacje prawie że jakieś intymne. Przez intymność rozumiem nie tylko intymność w małżeństwie, ale z siostrą, z bratem, gdzie ja mogę wszystkim opowiedzieć im o jakichś problemach, trudnościach i czuję się tą empatią. Wiecie, w Piśmie Świętym jest taka definicja przyjaciela. Przyjaciel to jest ten, który może z tobą śmiać się, gdy śmiejesz i płakać, gdy płaczesz. I teraz powiedzcie mi, co ludziom łatwiej przychodzi, śmiać się z śmiejącymi czy płakać z płaczącymi? A mnie się zdaje, że płakać nad kłopotami innych to tak łatwiej im przychodzi. Ale jakbyś tak milion złotych wygrał, to ile by cię się sąsiadów cieszyć z tego powodu, że milion wygrałeś do dorobka? Ja coś tak nie za bardzo by ich dużo było, co nie? Prawdziwy przyjaciel potrafi się cieszyć twoimi radościami, sukcesami i płakać jak płacisz. To jest Pana Jezusa Chrystusa definicja przyjaźni. I ja uważam, że to jest, jako psycholog mówię, to jest najlepsza definicja. Pewna terapeutka przysłuchiwała się ciężkiemu życiu swojego podopiecznego. I opowiadał. I ona rozpłakała się. To jest w literaturze opisane, bo ona popełniła pewien błąd. Ale daj Boże, żeby każdy taki błąd popełnił. Ten pacjent wstał i powiedział: proszę Panią, nikt w życiu dla mnie nie miał łez. A Pani dla mnie miała łzy. Ja kiedyś jestem takim majsterkowiczem i wydaje mi się, że sobie dość dobrze radzę, ale nieraz człowiek tak postępuje, jakby mu losu podjął. Podgrzewałem lek. W teczce z boku był otwór. Ja sądziłem, że tego lepiku jest tam dość dużo. A tam prawie, że już nic nie było. I zaczął się gaz wydostawać przez ten otwór. I zapalił się od ognia. No i idzie taki strumień. Ja sobie myślałem: o, na chemii to ja się znam. Jak zatkam ten otwór, to braknie tlenu i to zgaśnie.
No, no pewno, że zgaśnie. Ale mądrzej by było, jakbym zdjął tą beczkę z ognia, co nie? Później jak wziąłem sobie taką długą tyczkę, mokrą szmatę, zatkałem, później odchyliłem, to ja ten gaz fuknął i zapalił się tak, że mnie poparzyło. Dobrze, że miałem odzież, bo ona prawie spłonęła na mnie, ale się poparzyło. Skoczyłem do zimnej wody, tylko się tam wykaraskałem, ale mnie tak to piekło, że przyjechałem do domu i wannie polewają mnie wodą. I leżę, leżę, nagle otwieram oczy, a tu stoi nade mną żona i tata. I żona płacze, i tata płacze. Pomyślałem sobie, warto było się poparzyć, żeby poznać, że mają dla mnie łzy. Tu mnie piekło, a tu mi tak milutko było. I tatę bardzo kocham. Ja się z tatą drugi raz zaprzyjaźniłem, bo były czasy, że nam troszeczkę było nie po drodze. Że miał dla mnie łzy. I że żona miała dla mnie łzy. Cenię sobie to bardzo. Więc słuchajcie, pierwsza zasada jest taka. Przez trudności przechodzi się łatwiej, jeżeli masz grupę wsparcia. Jeżeli są tacy, którzy razem z tobą płaczą, którzy cię przygarną, choćby nie płakali, ale żeby ci tak przytulili, przygarnęli. Albo żeby stali przy tobie. I jeżeli nie masz, to zastanów się nad tym. Bo nie liczmy, nie mówmy tak, o jaki ten świat jest przeciwny. Nikt się ze mną nie przyjaźni. Ty nie zmienisz świata. Spróbuj tak się nastawić i tak podejść, żeby znaleźć kilka przyjaciół. A jak ich masz, to bądź lojalny, bądź wierny, bądź dobry dla swoich przyjaciół. To jest pierwsza kwestia. Uważam, że jest kapitalna. Kapitalna. I jeżeli coś ci w życiu nie wyjdzie, przyjdziesz do domu, a żona powie, a to już jest spokój. Nie wyszło, to nie wyszło. Z głodu nie umrzemy. Co się martwi? To tak jakby pół problemów od razu spadało. To znaczenie jest oddziaływania przyjaciół. Życzę wam z całego serca, żebyście tak byli. Stres zdecydowanie się zmniejsza w takiej sytuacji. To ja nie mówię o takich rodzinach bułgarskich. Bo w Bułgarii, jak jest zjazd rodziny, to nieraz się go liczysz 150-170 osób. I w takiej sytuacji też inaczej funkcjonujesz. Jeżeli na przykład stracisz pracę, a masz czworo przyjaciół, przedzwonisz, to oni mówią, słuchaj, jaki będzie ich naturalny odruch? Będą starali się znaleźć jakąś pracę. A w Bułgarii, jak ich tych ziomków jest 170, to słuchajcie, to telefon aż puczy, tak to wszystko działa. Po prostu jesteś wtedy sam w trudnych sytuacjach życia. Ale teraz uważam, strategiczną kwestią jest posiadanie przyjaciół i grupy wsparcia. Jakkolwiek byśmy to nazwali. Ja to nazywam grupą przyjaciół. I teraz druga kwestia. Muszę to jakoś przedstawić Państwu, żebyście zapamiętali. Czy jeden taki punkt oparcia gwarantuje stabilność? Nie. A dwa takie punkty gwarantują stabilność? Nie za bardzo. W tą stronę i w tą, ale tutaj. A trzy? O, to już jest dobrze. Cztery? Całkiem dobrze. Nigdy w życiu nie doprowadź umysłu do takiego stanu, żebyś powiedział, że to coś jednego to jest całe moje życie. I niektórzy mówią, mój mąż to jest całe moje życie. Uważaj, bo może powiedzieć, a nie? I odpytać. I nigdy nie mów. Dla mnie żona to cały świat. Bo powie ci cześć. I pójdzie sobie. Nigdy nie mów, że ja żyję dla dzieci.
gdy tak pojmiesz swoje życie, to nadejdzie taki moment, że te dzieci z tego domu odlecą i przeżyjesz bardzo ciężko tak zwany efekt pustego gniazda. A niektórzy mówią, ja żyję dla pracy. Dla pracy. Praca jest najważniejsza. Nigdy nie żyj dla pracy. Żona jest ważna, mąż jest ważny, dzieci są ważne, praca jest ważna, ale nie stawiaj tych, może nazwałbym to wartości, jako coś naczelnego i jedyne. Bo stabilniej jest mieć trzy oparcia albo cztery. Jak ja to rozumiem? Mogę powiedzieć tak, tak. Ja jako mężczyzna żyję po to, żeby mieć jakiś walny wpływ, nadzieję mojego domu i muszę przenosić kasę. Zawsze mężczyźni z polowania wracali, coś tam polowali, coś przywieźli do domu. Teraz rozłożyło się też i to na kobiety. I ważne jest wszystko, ale nic nie jest tak bardzo ważne, żeby to wyłącznie traktować jako jedyny obiekt mojej jakiejś osobistej wartości. Moja córka, najstarsza, jak dorosła, się wyprowadziła, no tak, wyszła za mąż, poszła. Druga wyszła za mąż, poszła. Przychodzi trzecia i mówi, tato, ja się chcę przeprowadzić do Warszawki, bo będzie mi bliżej na studia. Jak mnie to zabolało. Jak ja się zirytowałem w środku. Jak jeszcze usłyszałem to Warszawka, a ja mieszkam pod Warszawą, ale nie mam za wielkich sympatii. Ja mieszkam na wiosce. Pod takim fajnym miastem, jakim jest to Kowalski. Od Warszawy mam kolejkę 40 minut, 35. Ale żyje mi się dobrze. I gdy ona powiedziała, że odchodzi do Warszawki, i pomyślałem sobie, jak to zostawia mnie, żonę, ona odchodzi? I pomyślałem sobie, będzie za niedługo, za chwilę będzie źle. Ale też pamiętam o tych zasadach, żeby za szybko się nie spieszyć z wypowiadaniem stwierdzeń. Tak posiedziałem, popatrzałem na nią, popatrzałem, mówię, słuchaj, to może bym ci mieszkanie pomalował, bo to będzie trzeba na pewno odnowić. Co ja mam się kłócić z dzieckiem, że podejmuję trochę inną decyzję, ale przecież nie nagam mnie moralnie, co nie? Ona chce mieszkać bliżej. No to jej razem jeszcze z moim szwagrem, bo dwie kuzynki się wybrały na takie mieszkanie, pomalowaliśmy, pomogliśmy. Musisz się liczyć z tym, że dzieci mogą odfrunąć, że możesz znaleźć swoje nazwisko na liście tych, których zwalniają z pracy. Może tak być? A zdaje nam się, że to jest niemożliwe. Ten zakład pracy nie będzie bez mnie istniał. Będzie istniał. I musisz to zaakceptować. Znam przypadki, że ludzie, którzy odchodzili na emeryturę, chcieli samobójstwo popełnić. I to nie jedyny przypadek. Dlatego, że tak byli związani z pracą. Musisz się nieco zdystansować. Słuchajcie Państwo, ja respektuję Boga. Ale przeczytałem w Piśmie Świętym, nie wiadomo, czy w waszych tak samo jest napisane, że jak Pan stworzył mężczyznę, to powiedział, to zauważył, że chociaż ten mężczyzna miał kontakt z Bogiem, to nadchodził taki osobiany trochę. A miał Pana Boga, a chodził taki troszeczkę osobiany. I Pan Bóg mówi tak, niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc. Nawet, żebym nie został
źle zrozumiałem. Jestem przeciwko dewocji. Ale totalnie. Jak widzę, jeżeli widzę takie jednowymiarowe życie, to mówię, to nie jest całkiem normalne. Normalny człowiek powinien mieć troszeczkę z ludzi renesansu. Żeby się i tym interesować, i tym, jak masz takie większe bogactwo zainteresowań. I troszeczkę takich technicznych, i trochę z przyrody, trochę ze sztuki, trochę z takich poważniejszych spraw. To zaczyna człowiek normalnie funkcjonować. Ja nie przekreślam idei Boga. Ale mówię, że jeżeli komuś się tak przestawi, że powie, tylko poezja, tylko praca, tylko żona, to nie jest normalne. Ja wam zilustruję to według mnie bardzo dobrym przykładem. Proszę państwa, na jeden wykład pewien taki menadżer przyniósł taki duży słoik, a obok z torby wysypał różne takie kamienie, żwir i piasek i powiedział, to wszystko było w tym dużym szklanym naczyniu. Mówi, oczekuję od was porady, jak to z powrotem włożyć do środka. Rozumiecie mnie? No to doradzajcie teraz, co się wkłada do tego dzbana na początku, żeby się to zmieściło? A może piasek? Największe rzeczy. A można je tak porozkładać byle jak, czy raczej zaczęlibyście od największego? Tak. A następnie inne tak, żeby przylegały do tego największego, co nie? W miarę. A później żwir, a później piasek. W życiu musisz sobie poukładać najważniejsze sprawy i nadać im priorytety najważniejsze, a piasek i żwir to jest drugoplanowa. I może was zaskoczy, ale ja uważam, że tym największym kamieniem to dla mnie jest Bóg. I ja mówię to jako psycholog. Ja przeczytałem taką wypowiedź, że Jezus Chrystus przez 3,5 roku swego istnienia więcej zrobił dla ludzkości niż wszyscy razem filozofowie z wszystkich epok. I to ateista napisał. Dlaczego? Bo to jest kwestia pewnej moralności i jak jest człowiek taki poważny i traktuje poważnie religię, to ja się nie boję go w domu zostawić swoim. Wszystko będzie na swoim miejscu. Wiecie państwo, ja jako student kiedyś sprzedawałem książki i wszedłem do domu i rozmawiałem z panią. Ona mi przez za chwilę kilkanaście minut. Wie pan, co ja jestem niewidoma. Ja byłem zaszokowany. I mówi, dotarły mnie takie nieszczęścia, że w Monachium wybuchła strzelanina i zastrzelili mi jedyną fantastycznie wyedukowaną córkę. Mówi, a później byliśmy z mężem na żagle. Jak wiatr zawiał, jak ta część od żagla ją uderzyło i straciła wzrok. Mówi, a niedawno umarł mi mąż. Wtedy rozmawiałem z nią i wychodzę, ona, proszę pana, czy wszystko na stole jest tak zostawione, jak było? Bo miała tam pieniążki rozłożone. Ja mówię, proszę pana, wszystko jest na swoim miejscu. Epoka chrześcijańska jest piękna. Szanuj cudze, to jest tej niewidomej pani. I nie wolno ci łapki na to położyć. To jest jej. Wziąłem jej ręce, dałem na portfel, na wszystko. Wszystko mówię na swoim miejscu. Niech się pani obawia. I przeczytaliśmy, że Seligman też powiedział, że człowiek lepiej funkcjonuje, jak ma perspektywę i nadzieję. I wokół tego kamienia bym dopasował później może pracę, nie, rodzinę. Rodzinę bym dopasował.
bo dla mnie dzieci, wnuki, to jest ważna sprawa. Dalszą swoją, rodzeństwo bym gdzieś tam dopasował. Dopasowałbym i pracę swoją, którą lubię i cenię. Później bym przystępował ten żwir i piasek. I to jest niezwykle ważne, jak sobie priorytety w życiu poustawiać. Bo jeżeli masz wiarę, czy mógłby mi ktoś te trzy książeczki podać, które ja miałem w rękach? Ja tam coś z jednej książeczki przeczytałem. Bo tak przeglądałem sobie i coś mi się tak spodobało, że chciałbym wam przeczytać. Kilka zdań. Co daje wiarę? Ja to oceniam jako psycholog. Seligman, wielki autorytet wśród psychologii, powiedział, że depresje zaczęły się wtedy, gdy nastąpił upadek rodzinnych społeczności i gdy ludzie odwrócili się od Boga. Za komunistycznych czasów nie słyszałem takiej wypowiedzi, ale później, proszę Państwa, coś takiego właśnie przeczytałem. I teraz wam powiedziałem, absolutnie jest to prawda. Muszę wam to przeczytać. Wiara jest ufaniem Bogu i oczekiwaniem od Niego. I wtedy masz siły w naszej słabości, nadzieję w naszym przygnębieniu, kierownictwo w naszym zwątpieniu, radość w naszym smutku, pokoju w naszej trosce, mądrości w naszej niewiedzy, odwagi w naszym lęku. Po prostu walcząc z dewocją na każdy sposób, ja tak walczę, jednak uznaję, że są węzłowe sprawy, główne, osiowe, są ważne i są pomniejsze. A jak ci się to w życiu przestawi i chcesz to życie najpierw wypełnić piaskiem, żwirem, no, zabawami, hazardami. Zaprosili mnie znajomi na zjazd taki polonijny do Australii i wprowadzono mnie do największego kasyna. I byłem zdumiony, że tak wiele było ludzi starszych. Ja myślałem, że młodzież jest tylko taka jakaś niefrasobliwa. Zobaczyłem mnóstwo starszych ludzi, którzy grają i łudzą się, że coś wygrają. Przegrywają wiarę, przegrywają, przegrywają. Gdyby mieli odpowiedzialność wobec Boga za siły swoje, za zdrowie, za to, że te pieniądze mają, to ja hazardu nienawidzę. Mój kolega wszystkie działki żony Zakopanego przegrał. A jak nie chciał podpisywać, to łańcuszek zapięli i go przeciągali przez zimne jezioro na tym łańcuszku. Tak się egzekwuje pieniądze przy hazardzie. Uważam, że jeżeli węzłowe sprawy pokładasz w swoim życiu, jeszcze raz podkreślam, uważam, że twój stosunek do Boga jest ważny. Bardzo ważny. Twój stosunek do najbliższej rodziny. Twój stosunek do dalszej rodziny. Twój stosunek do pracy. Twój stosunek do sztuki. Żebyś kochał może obrazy, może jakąś piękną muzykę, no jakieś formy teatralne. Żebyś to kochał. Bo ja kocham pszczoły. Jestem pszczelarzem. W tym roku już zebraliśmy, kochani, około 60 litrów miodu. Ten rok jest fantastyczny. Ja mam tylko 4, nie? Jak miałem takie przykre historie w życiu, to szedłem sobie do Ula. Wstać sobie tam, paruszek, jak masz na tyle. Kilka pszczółek wyskoczy ci na paruszek. I o całym świecie zapominasz, tylko puchasz sobie na ten barzek. Banały może opowiadam, ale w trudnych chwilach, które miałem w życiu, moje pszczółki mi bardzo pomagały. Słuchałem, jak brzęczą, przyglądałem się
i wypoczywaj wewnętrznie. Musisz mieć też hobby. Musisz się czymś cieszyć. Proszę pana, pojawił się na rynku cukier zwodniczy, który się źle krystalizuje. I z czterech uli wiosną miałem tylko jedną. Trzy nie zmarły. A później z ramek wysypywał się cukier normalnie. One z głodu nie ma. Więc firmy, nowy rodzaj cukru się pojawił, który się w ogóle na karne dla pszczół nie nadaje. Za późno się dowiedziałem. No taką przygodę. Ale to też mnie absorbuje, prawda? Nie można żyć jednym problemem, który twój umysł zaprząta. Nie możesz. Jeżeli raz się zajmujesz takim hobby, raz pracą, raz sobie jakieś muzyki posłuchasz. Jak masz bogate życie wewnętrzne, to jak ci pęknie jedna ta część, to jeszcze są dwie, trzy łapki. Jak cię zawiedzie jeden przyjaciel, to jest jeszcze trzech. I uważam, że to są strategie. Ja dbam o to, żeby mieć przyjaciół i mam ich, chociaż mam ich wrogów i mam niechętnych ludzi, jestem świadom tego. I mam też taki zakres mojej aktywności, no, że jestem emerytem, która mnie bardzo cieszy. Bardzo. I daje mi taki power, taką radość do życia. I tego wam z całego serca życzę. Stres to jest ważna kwestia. Kto nie dba, kto nie zwalcza stres, ten cierpi na zdrowie. I nie możesz go zwalczać, ty musisz ustawić swoje życie tak, aby było one pełne, radosne i szczęśliwe. I z całego serca państwu tego życzę. Ale proszę państwa, już kończę. Dzisiaj przyniosłem, żeby wam tylko pokazać. Pokażę wam księgę Pisma Świętego, która ma prawie 300 lat. Ale jutro. I zobaczycie, jakie wykonanie. I to wykonanie świadczy, jak ludzie tę księgę cenili. Niech sobie to postoi jeszcze. Schowam to do samochodu, a jutro pokażę, wyciągnę i to będzie moja pierwsza niespodzianka dla was. Każdy mi musi to przeglądać, może sobie zdjęcie z tym zrobić. Zrozumiecie, co to jest od deski do deski. To troszkę ważne. Także zapraszam na jutrzejsze spotkanie i pozwolę sobie taką państwu taką niespodziankę zrobić, taki prezent wizualny i też obcować z taką starą, piękną księgą. Życzę państwu dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.